Jestem w Hajfie, a mieszkam w Sopocie, mam na imię Małgorzata i dziś wsiadam na ten piękny statek i przez Aszdod w Izraelu popłynę przez Wyspy Greckie do Pireusu. No i już na pokładzie, jak ja to lubię. Pusty statek na razie, bo byłam z pierwszej grupy, która została dowieziona z hotelu tu. I mogę swobodnie oglądać wszystko i filmować bez skrępowania. No i zaczyna się przygoda. Statek Maravilla, na którą jeździ tyle osób z Polski, jest 4 razy większa, ale za to ma 10 razy więcej pasażerów. Jak zaczynam rejs, zawsze idę na pokład łodziowy, bo tutaj jest atmosfera prawdziwego statku, a nie hotelu pływającego. Ale jakie to jest wygodne, nie trzeba walizek pakować, śpi się w wygodnym łóżku, śniadanie podają na balkon, a zwiedzać można tak samo jak w czasie wycieczki objazdowej. Kabina ma podobno 32 metry kwadratowe. Super jest! Wow! Rany gościa. Tutaj chyba trzeźwym się nie chodzi po tym statku, bo tutaj mamy whisky i wino, już stoi i za to się nie płaci, to znaczy już zapłaciliśmy. A tu jeszcze jest od statku szampan i chłodzący się i tak witają gości. Oczywiście balkon. No i co tu jeszcze mamy? Lustro, telewizor, tu zakąska z łososiem, która przyjechała przed chwilą, świeże kwiaty, nawet 2 rodzaje, no i łazienka to jest absolutna, luksusowa. Proszę bardzo. Więc to jest marmur. To nie jest udawane. Wanna. Marmur. O, i tu jeszcze jest prysznic. No. Olbrzymia jest ta łazienka. Ja mam w Sopocie taki chyba mniejszą. No na pewno mniejszą. I co tu jeszcze jest za tymi drzwiami? Tu jest garderoba. Prawdziwa, zamykana z sejfem. No, no, no. Welcome aboard. Enjoy your afternoon and enjoy your evening aboard our beautiful Seaboard Encore. Zwiedzanie zacznę od restauracji japońskiej. Jest bardzo mała. Tu jest nie więcej niż 20 miejsc. W menu oczywiście są sushi i wszystkie rolki. Właściwie mówię w menu, ale tu wszędzie są takie menu. W telefonie się ma. Są 4 restauracje i menu codziennie pokazują w telefonie. Mi się to nie podoba. Ja lubiłam zawsze na kartkach, no ale... Cóż, czasy się zmieniają. To fajnie, bo widziałam, że są jeszcze ramen i ryby, dania z ryb na gorąco. To mi się podoba. Jest bardzo przytulna. I chcę jeszcze zobaczyć tą główną restaurację, póki nikogo nie ma, bo później nie będzie można filmować. Tylko swoje talerze, ale... tu jest ciekawie. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam, ale to może dlatego, że tutaj wszystkie alkohole są w cenie rejsu. Tu nie ma pakietów żadnych, że jeden ma, drugi nie ma, tylko wina, drinki, whisky i szampany. A chcę powiedzieć, że szampan w kajucie to był prawdziwy francuski, nieudawany. No bardzo ładnie jest w tej restauracji, świeże kwiaty. No dobrze się zapowiada ten rejs. Holownik przypłynął,
ale on tu nie ma zbyt wiele do roboty, bo trustery działają. Te statki teraz są tak zwinne i jak jest tak wspaniała pogoda jak teraz, to nie ma potrzeby asysty, no ale może takie są przepisy w porcie. Jutro będziemy cały dzień płynąć. A co tu się dzieje? No, basen, punkt centralny atrakcji, jak statek płynie, szczególnie jak jest piękna pogoda. Ale to już jest jakieś chyba wariactwo. To oni wchodzą w tych strojach do wody? Co oni będą robić? A poza tym jest ich tylu, że jeżeli oni wszyscy wejdą, to się chyba nie zmieszczą w ogóle w tym basenie. Tam jest tłum tych. Nie wiem, o co im chodzi. A pan wołał, że będzie kawior i szampan. To dość łatwo zrozumieć, natomiast... Aha. On będzie pływał po basenie. No najwyraźniej tak. Bardzo jest to dziwne. Ja nie wiem, czy to mi się podoba. No, może. Op, pani już skoczyła. Bardzo zadowolona. Ale tutaj widać, jak wcale nie ma dużo osób na tym statku. No bo chyba wszyscy przyszli, bo co można innego robić, jak statek płynie? A można siedzieć na balkonie i czytać książkę, więc ja wiadomo. Ale jest mało. Ja uważam, że nie ma więcej niż 400 osób, bo widziałam obok wolne kabiny. Wczorajszy poranek trudny, ale trzeba się zmobilizować. I dzisiaj są atrakcje na wodzie. Stoimy na Morzu Egejskim między wyspami i tutaj wystawiono pomost ze statku z tyłu. Rzeczywiście on jest. O, i chłopaki szykują już sprzęt, kajaki. No nie wiem, ma być bardzo różny sprzęt tutaj do pływania po wodzie na środku. A ja pędzę na drugi koniec statku, bo mam dziś w planie wycieczkę na Patmos i płynę z załogą ze statku. Nigdy nie byłam na Patmos, jestem bardzo ciekawa, a jest tam klasztor, a w ogóle to jest miejsce, gdzie Jan Ewangelista w grocie opisywał swoje objawienia, a było to w pierwszym wieku naszej ery, bardzo dawno. Ale piękny widok, to jest skala, te białe domki, które widać, port, który jest na Patmos i statek widać tam, jak stoi na środku. Monaster postawiono w XI wieku właśnie na pamiątkę pobytu tutaj świętego Jana i od XII wieku tutaj nic nie było zmieniane, wszystko jest oryginalne.
Te freski są nadzwyczajne. O! It's okay. Kolory mają tyle lat i są piękne. Ja uwielbiam monastery właśnie takie stare. To jest Pan Jezus, a to jest brat Pana Jezusa. Wewnątrz monastyru stół marmurowy, przy którym jadali mnisi długi. O, i Antonis demonstruje, a bo tu nie było krzeseł. Trzeba było jeść klęcząc, ale za to w tej wnęce trzymano dzbanki z winem. No, każdy ma swoją słabość, nie ma co się dziwić. I piękne te freski, bardzo okopcone. I oby ich nie restaurowano, bo widziałam odrestaurowane w Mołdawii, wyglądały okropnie. Bardzo spokojne, bardzo miłe miejsce, właściwie w ogóle bez turystów. Co prawda jest koniec września i Antonis mówił, że najlepiej tu przyjeżdżać w końcu września i w październiku, kiedy jest już chłodniej i można cieszyć się długimi spacerami po tych górach, gdzie jest pełno różnych kaplic, no tylko za dużo trochę schodów, no ale cóż. Na wyspie mieszka 3000 mieszkańców i ma bardzo ładne plaże, drogi do chodzenia, ścieżki. Jest naprawdę urocza i czuje się tutaj Grecję. A zwiedzanie klasztoru było bardzo interesujące. Niestety więcej nie mogłam filmować, ponieważ nie można filmować fresków wewnątrz więcej i nie można było filmować wspaniałego księgozbioru, który jest. I ponieważ do Skali, do tego portu dopływają promy regularnie z innych wysp, więc jeżeli ktoś będzie miał okazję, to namawiam do odwiedzenia Patmos, bo mnie się tu bardzo podobało. No a teraz wracamy na statek i zobaczymy, co się dzieje na wodzie, bo mam nadzieję, że jeszcze te sporty wodne się nie skończyły i ja też jeszcze będę mogła skorzystać z tej zabawy na wodzie. No a jak tutaj będzie się mi dobijać? No ale to jest łatwo teraz, bo przecież ta łódź też ma strustery i ona po prostu robi co chce. Może się we wszystkich kierunkach kręcić. Ja raz próbowałam prowadzić właśnie trustery. To się prowadzi normalnie joystickiem. To jest tak jak w jakiejś grze komputerowej. Oczywiście jak jest dobra pogoda, bo jak pogoda się psuje i są fale, to tak ta łódź skacze do góry na dół, do góry na dół. No i trzeba trochę się wysilić, żeby ją przytrzymać, bo ci chłopcy to są zupełnie zrelaksowani. A wysiadając się, to też trzeba uważać, żeby trafić ten stopień. No ale przybijajcie, przybijajcie, bo ja się śpieszę. No i sama jestem ciekawa, czy tam coś jeszcze, czy już wszystko pozwijali. Nie, ojej, ile tego sprzętu rzeczywiście jest, gdzie oni to trzymali? Ale tych rybów jest. Raz, dwa, trzy, jeszcze tam pięć naliczyłam. Co tutaj jest? Rower, jakieś dociągania się, deska, kajaki to już rano wyruszyły, bo widziałam. No to rzeczywiście, to musi być super atrakcja na Karaibach, jak jest ciepła woda i można sobie dopłynąć gdzieś do plaży. Ojej, to jest fajne. To jest bardzo fajne. No ja przyznam się, że nie widziałam jeszcze czegoś takiego na statku, chociaż już wydawało mi się, że wszystko widziałam, włącznie z hutą szkła i z lodowiskiem. No, ale to jest dobry pomysł, bo się jest na wodzie i powinno się z wody korzystać. No i jeszcze banan. No dobra, to ja idę, bo widzę, że trzeba założyć kaski, kamizelki. No w ogóle zupełnie jak jakiś sport wyczynowy.
I to był trzeci film z rejsu Kobiety 70+, z Hajfy do Pireusu, a następny będzie z domu, czyli z Sopotu. Do widzenia. Mam nadzieję, że mnie odwiedzicie.